Zakończenie wakacji 2017 zbliża się do nas wielkimi krokami i powoli trzeba się pogodzić z rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego. W tym odcinku postaram się Ci udowodnić, że może nie jest tak źle, może jeszcze nie warto popełniać samobójstwo przed rozpoczęciem roku, gdyż trochę wolnego nas czeka. Mianowicie przeanalizujemy, ile mamy wolnego, ile dni chodzimy do szkoły, kiedy są dni wolne, kiedy jakieś dłuższe przerwy i tak dalej, także zapraszam do oglądania. Jedziemy! Dzisiaj mamy 1 września, jakoś nie poszliśmy do szkoły, mamy dalej wakacje. Przynajmniej mam nadzieję, że nikt nie poszedł. Teraz to kolejny rok szkolny został skrócony, właśnie o te 3 dni. No i zacząłem tak pozytywnie, a dalej w sumie nie ma już aż tyle pozytywnych rzeczy. Gdyż kolejne dni wolne, właściwie pierwszy możliwy kolejny dzień wolny, czyli 14 października, czyli Dzień Nauczyciela, wypada niestety w sobotę, dlatego tracimy dzień wolny. Dalej mamy oczywiście święto 1 listopada, czyli święto wszystkich świętych. Za tym idzie, jest szansa, że jakoś dyrektorzy placówek jakoś tak to rozdzielą, że dzięki temu będziemy mieć dłuższy weekend. Myślę, że to będzie bardziej środa, czwartek, piątek, gdyż jeszcze drugiego są zaduszki. Kolejne święto już za 10 dni. 11 listopada. Niestety wypada w sobotę, także tracimy kolejne święto. Ale dalej jest już trochę ciekawiej, gdyż czeka nas dłuższa przerwa, a mianowicie zimowa przerwa świąteczna, która potrwa od 23 do 31 grudnia. I to dalej mamy 1 stycznia, czyli dzień, który jest konstytucyjnie ustanowiony jako dzień wolny od pracy. Zawsze potem się szło na kilka dni do szkoły, a potem było takie fajne święto, które się nazywa Trzech Króli. Jest to święto dosyć radosne, każdy się w sumie z niego cieszy, gdyż zawsze ten jeden dzień potem jest wolny. Czasem i bardzo często, jeżeli dobrze pamiętam, był z tego długi weekend. Niestety w tym roku mamy również nie farta, bo to również wypada w sobotę. Także jest to już trzeci dzień wolny, który no, jakby na to nie patrzeć, po prostu tracimy. Idąc dalej mamy już dłuższą, bo dwutygodniową przerwę, a mianowicie chodzi mi o ferie zimowe. Także cóż, tak wygląda rozpiska, zobaczcie sobie, z którego jesteście województwa i kiedy macie tą przerwę. Idąc dalej, mamy już wiosnę, a tutaj wiosenna przerwa świąteczna, która potrwa od 29 marca do 3 kwietnia. Dzięki temu mamy wolne prawie że tydzień, bo 6 dni. Następnie mamy dość ciekawą sytuację, a mianowicie 1 do 3 maja, które wypadają kolejno od wtorku do czwartku. Wiadomo, zawsze w takiej sytuacji 2 maja również jest niewolnym, ale tutaj mamy taką sytuację, że jeżeli dyrektorzy szkół by wybrali, że ustawią również poniedziałek i piątek jako dni wolne, wtedy będziemy mieć cały weekend wolnego i myślę, że na to jest dosyć spora szansa. Ale no cóż, na chwilę obecną mamy 3 dni, także myślę, że dobrej 3 dni. Ostatnia już długa przerwa, czyli Boże Ciało. Dniach od 31 maja do 1 czerwca będziemy mieć 2 dni wolnego. To utworzy nam długi weekend, gdyż 31 jest właśnie w czwartek, także będziemy mieć w sumie 4 dni pod rząd wolnego. Cały rok szkolny. Ze wszystkim trwa 291 dni. To jest okres od 4 września do 22 czerwca. W tym czasie mamy 43 weekendy, co czyni nam 86 dni wolnego. Jak przed chwilą wymieniałem wszystkie przerwy i dni wolne, co łącznie daje nam 28 dni wolnego. Co już teraz daje nam 114 dni wolnego. Ale to jeszcze nie wszystko. Gdyż są takie dni, które po prostu dyrektor danej szkoły może ustawić jako dni wolne. W zależności od tego, jaka to jest placówka, tyle dni wolnych może dyrektor wydzielić. Dla szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych jest to 6 dni. Dla gimnazjów jest to 8 dni. A dla wszystkich rodzajów liceów oraz techników jest to aż 10 dni. W zależności od tego, na jakim stopniu edukacji jesteście, tyle będziecie mieć dni wolnego. Jeżeli chodzicie do szkoły podstawowej, będziecie mieć 120 dni wolnego. Jeżeli do gimnazjum, 122. A jeżeli w liceum, technikum albo szkole zawodowej, będziecie mieć 124 dni wolnego. Zapytacie jeszcze może, jakie to są dni. Kiedy dyrektor może uznać je jako dni wolne? To są wszystkie dni, w których odbywają się jakieś większe egzaminy w waszej szkole, jakieś sprawdziany większe. Zresztą tutaj macie dokładne informacje. Oprócz tego dyrektor ma totalną dowolność, może je ustawić kiedy właśnie chce, tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli chodzi o długi weekend, na przykład 1-3 maja. Może ustawić poniedziałek oraz piątek dniami wolnymi, dzięki czemu będzie mieć po prostu dłuższy weekend. Reasumując, 291 dni szkoły, od 120 do 124 dni wolnych. Dni, w których musimy iść do szkoły, w zależności od tego, do jakiej chodzisz placówki, jest to od 161 do 157. Pamiętajcie, tego dochodzą różne wyjścia, różne święta w szkole, różne jakieś imprezy. Zawsze jest jeszcze jakaś zielona szkoła, czy jakiś wyjazd, dlatego myślę, że jeżeli by zreasumować to wszystko, będzie to jakieś 50-50. Połowę wolnego, połowę do szkoły. Ale to już wszystko, co miałem powiedzieć. Mam nadzieję, że wam się podobało. I co? Życzę wam udanego i miłego roku szkolnego. Życzę wam dobrych ocen, abyście go przeżyli fajnie. Z kumplami, z koleżankami i tak dalej. Trzymajcie się, do następnych odcinków. Hej.